Słowem wszystko. Rozmowa Polskiego Radia 24. Tam emocje sportowe, proszę państwa, emocje sejmowo-polityczne są ważniejsze jeszcze gdzieś tam z Senatem w tle. Senator Kazimierz Klejna, państwa i moim gościem. Dzień dobry panie senatorze, dzień dobry państwu. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Wszystko wskazuje na to, że to posiedzenie Sejmu będzie odroczone. Pytanie tylko do kiedy, przed momentem, chciałem powiedzieć Zjednoczona Prawica, no ale ona już nie jest taka zjednoczona, przegrała głosowanie w Sejmie w sprawie odroczenia posiedzenia Sejmu. No rzeczywiście zaskakujące wyniki. Ja już tutaj czekając na tę rozmowę nie do końca śledziłem wyniki głosowania, ale z tego co wiem, Prawo i Sprawiedliwość przegrało chyba 3 głosowania w tym momencie i rzeczywiście straciło większość. A więc jaki będzie ostateczny kształt tych ustaw, które są przygotowane na to obecne posiedzenie, tego dzisiaj nie potrafimy powiedzieć. Panie senatorze, jak pan odbiera wykluczenie Jarosława Gowina z Zjednoczonej Prawicy? Można różnie interpretować. Jedni powiedzą, że wyrzucony, jeszcze inni, że zdymisjonowany, jeszcze inni, że mu podziękowano, jeszcze inni, że pewnie ktoś mu pozwolił wyjść albo pomógł w tym wyjściu. Interpretacji pewnie będzie wiele. Natomiast jak to wszystko odbierać dziś? No ja myślę, że jednak Gowin sam podjął ostatecznie tę decyzję, że odchodzi, że już nie był w stanie się godzić na upokorzenia, które jego dotykały i osoby z nim związane. I druga sprawa, no także te argumenty, które on mówił dotyczące systemu podatkowego nie znajdowały poparcia. On rzeczywiście przez ostatnie lata no, akceptował najróżniejsze rozwiązania, z którymi, jak mówi, się nie zgadza. Nawet głosował, chociaż się nie cieszył, ale wydaje mi się, że już w tej chwili czuł, że to już jest koniec i że zdecydowanie powinien odejść. Formalnie oczywiście tego odwołania dokonał pan prezydent na wniosek premiera, ale wydaje mi się, że już tak narosły te problemy, że uznał, że już też jest czas, żeby skończyć z tym działaniem. Co będzie w związku z tym dalej? No na pewno formalnie PiS nie ma większości w parlamencie, a więc każda próba przegłosowania jakiejkolwiek ustawa będzie wymagała każdorazowego szukania posłów, którzy zagłosują za tym czy innym rozwiązaniem, a więc będzie dochodziło do takiej korupcji w Sejmie, nie polegającej na tym, że komuś ktoś będzie płacił, chociaż może w skrajnym wypadku dochodzi do sytuacji takich, że będzie się oferowało posady. Proszę zauważyć, że nie tak dawno była uchwała Rady Krajowej Prawa i Sprawiedliwości, czy nie wiem jak się nazywa. Rada Krajowa to u was. Wczoraj było. Tak, ale jakieś zgromadzenie krajowe, że nie wolno zatrudniać w radach nadzorczych krewnych posłów, senatorów, ministrów. No i sprawa całkowicie, kompletnie została wyciszona. Odwołano chyba jakieś 13 osób, a co najmniej 1000 osób było powiązanych bardzo blisko z posłami, senatorami, ministrami, partyjnymi działaczami Prawa i Sprawiedliwości. Więc sprawę po prostu ukręcono łeb, a jeden z posłów za powrót do PiS-u otrzymał stanowisko w jednym z banków. Więc to jest już w tej chwili no taka kompromitacja i taki wstyd, można by powiedzieć, w stylu rządzenia, że trudno powiedzieć, jak to się zakończy. Panie senatorze, tak zupełnie poważnie, za waszych czasów, kiedy wy rządziliście, było inaczej. No było dokładnie tak samo. Tu się nic nie zmieniło. Nie, redaktorze, nic. Proszę nie mówić, że było tak samo i tak dalej. No nie było tak samo. No nie było. Oczywiście zdarzały się. No wie pan, krążyły listy ponad 1000 nazwisk osób, które były spowinowane z wami politykami. No tak. Nie, redaktorze, naprawdę nie było takich przypadków, żeby rodziny były zatrudniane na stanowiskach członków rad nadzorczych. Jeżeli się jakiś przypadek zdarzył, to on był natychmiast eliminowany. Ale takich przypadków, że żony, mężowie, siostry, dzieci, teściowe, babci. No to takich przypadków była cała fura, panie senatorze. Nie było takich przypadków. Ja myślę, że na następny, ja nie jestem gotowy do tego, żeby odpowiedzieć. Nie jest pan gotowy, ale już pan zawyrokował. Super, to zrobimy tak. Ja się też przygotuję lepiej i listę sobie zorganizuję. Pan sobie zorganizuje swoją. I będziemy czytać te poszczególne nazwiska. Trochę czasu nam to zejdzie, obawiam się, że akurat. Nie, ja myślę, że jeżeli pan znajdzie no kilkadziesiąt takich, powiedzmy,
przypadków, to już to będzie poważny zarzut. Panie senatorze, uwaga, teraz pan się koncentruje jeszcze bardziej, aniżeli pan był skoncentrowany, i pytanie za 100 punktów. Czy wy jesteście dzisiaj przygotowani na wcześniejsze wybory? Panie redaktorze, my jesteśmy przygotowani, chociaż przygotowujemy się generalnie do tego, że wybory będą w normalnym terminie. Ale tak jak każda partia, my dzisiaj jesteśmy w stanie stanąć w szranki wyborcze, przygotować, wystawić swoich kandydatów. No i jesteśmy później, po wyborach, gotowi rządzić i przygotowywać dobre ustawy i naprawiać to, co zostało zniszczone. Rozumiem, że co do zasobów ludzkich, to z tym problemów nie macie. Natomiast chodzi mi o to, czy jesteście przygotowani merytorycznie, czyli czy macie jakiś pomysł, bo ja rozumiem, że na samym antypisie to ta kampania wasza nie będzie polegała i nie będzie się tylko opierała, że coś będziecie chcieli ludziom zaproponować. Czyli mówiąc wprost, co będziecie proponowali, z czego będziecie czerpać? Deklaracja ideowo-programowa miała być w styczniu, okazuje się, że prace nad nią wstrzymane. Próbuję się dowiedzieć, który program jest dzisiaj programem obowiązującym w Platformie Obywatelskiej. Mam z tym problem. Może pan senator pomoże. Panie redaktorze, skoro pan powiedział, że prace nad deklaracją ideową zostały wstrzymane, to chcę panu powiedzieć, redaktorowi, że jest deklaracja ideowa w Platformie Obywatelskiej. To jest ta, która obowiązuje i ona jest aktualna. No to ja panu senatorowi idę w sukurs od razu i podpowiadam, to jest deklaracja ideowa jeszcze krakowska. Dokładnie tak. I pod tą platforma się podpisuje. Jeżeli zostanie przygotowana nowa, ulepszona wersja, bardziej zaktualizowana, to będziemy nad nią debatowali. Dzisiaj widać, że to nie jest najważniejsza sprawa, więc czujemy się związani z tą deklaracją, która była tą deklaracją tak zwaną krakowską. Więc to nie czyniłbym z tego problemu, bo przecież właśnie że w związku z tym, że taka jest, a nie inna deklaracja Platformy Obywatelskiej, Platforma ma ciągle swoich członków, sympatyków. Co więcej, w ostatnich tygodniach coraz więcej osób młodych, ale i starszych składa swoje deklaracje przystąpienia do poszczególnych kół Platformy Obywatelskiej, czego się cieszymy, czym jesteśmy trochę zaskoczeni, że taki jest nowy chęć właśnie wstępowania do Platformy Obywatelskiej, ale to dobrze świadczy o tym, że jest w społeczeństwie wróciła nadzieja, że można po prostu coś zmienić. Panie senatorze, tutaj z całym szacunkiem, to nie chodzi o wyzłośliwianie się, bo ja rozumiem, że efekt... To teraz o te programowe sprawy. No właśnie, tak? bo ja rozumiem, że sam efekt Tuska, Tusk działa jak magnes i ludzie lgną do Donalda Tuska, okej, to rozumiem. Tylko teraz no to pytanie... ważne przecież też. Proszę? To jest ważne, bo przecież... Nie, no pewnie, że to jest ważne, to jest niezwykle ważne i to jest w ogóle fakt, nad którym nie ma co dyskutować. Natomiast zastanawiam się, jaki program na przykład, no. Panie redaktorze, no ten program został także przedstawiony przez pana premiera Donalda Tuska i na wczorajszym posiedzeniu przypomniany, i posiedzeniu Rady Krajowej, i na wcześniejszym miesiąc temu, gdy wracał do Platformy, gdy był powoływany na przewodniczącego Rady Krajowej. To nie jest program całościowy, ale pokazujący te najważniejsze elementy. Czyli jakie to elementy, od razu przypomnijmy słuchaczom. Natomiast oczywiście sprawa, że rządzenie to nie będzie tylko, nie polega tylko na tym, żeby prowadzić pewne standardy demokratyczne, ja wiem, w mediach publicznych, w sądownictwie, w różnych tych obszarach, które wielokrotnie mówiliśmy, że są bardzo poważnie zdegradowane. Natomiast to jest także rządzenie w sprawach dotyczących, ja wiem, inwestycji, w sprawach przygotowania do wydatkowania środków z tego programu odbudowy europejskiego. Tu jesteśmy gotowi i oczywiście jest prawda zawsze tak, że część rzeczy, my nie będziemy tak działali jak Prawo i Sprawiedliwość. Jeżeli na przykład niektóre inwestycje drogowe będą i są przygotowane, będziemy je kontynuowali. PiS je zmieniał co do zasady. My mówimy tak, jeżeli będzie projekt inwestycyjny przygotowany, to przecież nie będziemy cofali rzeczy, które mogą służyć obywatelom. Więc tutaj o te sprawy się nie obawiam. Panie senatorze, widzi pan, ja się też nie obawiam, bo ja uwielbiam z panem rozmawiać naprawdę i sprawia mi to niezwykle wielką przyjemność. Dziękuję bardzo i wzajemnie. Natomiast... mnie czegoś brakuje, wie pan. Ja się spodziewałem, ale to jest moje subiektywne, ja się spodziewałem, że wraz z powrotem Donalda Tuska do polskiej polityki, dlatego wstrzemięźliwie komentowałem, a właściwie wcale nie komentowałem do dzisiaj tego powrotu, że przyjdzie też jakiś program w ślad za nim. A to, co ja słyszę, to jest tak, antypis, słyszę o tym, że trzeba postawić na ekologię, słyszę o tym, że trzeba stawiać na sztuczną inteligencję, ale wie pan, dla mnie to nie jest żadne zaskoczenie, bo ja już o tym słyszę od lat. Na sztuczną Panie inteligencję redaktorze. Pamiętam, jak dziś w jednej z rozmów ze mną stawiał były prezydent Lech Wałęsa.
No panie i co? Panie redaktorze, wspomniał pan tutaj te niektóre tematy i one są absolutnie ważne, dla nas priorytetowe. Kwestia ekologii. Dzisiaj oczywiście rząd PiS-u też o tych sprawach mówi, ale przespał, przegapił te wszystkie wielkie zmiany, które powinny być zrealizowane w ostatnich 5-6 latach. Przykład klasyczny podam, to jest budowa farm wiatrowych na morzu. One są bardzo istotne z punktu widzenia problemów polskiej energetyki. One rozpoczęte zostały w 2012 roku, były wydane pierwsze koncesje. I dopiero w ubiegłym roku PiS przyjął ustawę, która reguluje zasady wsparcia dla programu budowy farm wiatrowych na morzu. Co więcej, nawet w tej chwili nie jest jeszcze gotowy do tego, żeby pokazać, jakie powinny być realizowane programy inwestycyjne, modernizacyjne w portach tych instalacyjnych, jakim została wyznaczona Gdynia, w portach serwisowych, w Łebie i w Ustce, tylko mówi, my to wszystko zrobimy. Jak mówię, te sprawy zostały zmarnowane, przegapione i to trzeba po prostu wszystko przyspieszyć, uporządkować. I chcę powiedzieć, że my wiemy, nie podam panu teraz w tej chwili w szczegółach, prawda, bo to jest, ani nie ma możliwości w takim programie, ale mówimy, że to będą jeden z naszych najważniejszych priorytetów, bo zdajemy sobie sprawę, jaki dzisiaj występuje problem z na przykład z cenami energii elektrycznej. Ja myślę, że prawie każde gospodarstwo domowe, przynajmniej ja otrzymałem takie i rozmawiam z ludźmi, otrzymali też takie informacje o cenie wzrostu energii elektrycznej od tego roku albo od roku następnego, jeżeli komuś jeszcze nie wygasła umowa na dostawę energii elektrycznej. No i wie pan, że to są niestety błędy i efekty, panie senatorze, zaszłości, a właściwie braku działań na przestrzeni lat. I tutaj sukcesywnie... Inflacja to jest jeden z najważniejszych problemów. No, z inflacją to też... Wie pan, ale inflacja była też i kiedyś, i to też sięgające... Redaktorze, stop. Proszę powiedzieć w takim razie słowo na temat inflacji. Oczywiście inflacja była kiedyś, ale pamięta pan na pewno, a na pewno nasi słuchacze i widzowie pamiętają o tym, że wówczas na przykład oprocentowanie wkładów pieniężnych w bankach, a szczególnie lokaty, były zawsze wyższe od poziomu inflacji. Dzisiaj oprocentowanie nawet lokat, tych długoterminowych, kilkumiesięcznych czy kilkuletnich, jest zerowe. A więc dzisiaj obywatel, który ma oszczędności, on traci już 5% w skali roku. Panie pośle, dzisiaj obywatel, który ma sporo oszczędności, kupuje nieruchomości i rzeczywiście jest boom na rynku nieruchomości, tych zbudowanych i tych zabudowanych i tych dopiero co powstających. No do takiej sytuacji dożyliśmy. Ja chciałem tylko tyle powiedzieć, właśnie, że... Panie redaktorze, oprócz tego, że pan się zachwyca tym, że jest taki boom na rynku nieruchomości, to ja mówię też o tym, i o tym trzeba pamiętać, że boom na rynku nieruchomości to jest absolutnie zagrożenie w przyszłości i to wcale nieodległe, i zagrożenie tym, że wielu tych, którzy kupuje te mieszkania, a one w dużej części są kupowane na kredyt, że może popaść w poważne kłopoty. Czy pan pamięta ten kryzys właśnie roku 2008? Panie senatorze, no właśnie pech chce, że pamiętam i nie chcę się wyzłośliwiać, jak pan wie, i pamiętam też wypowiedzi... Pamiętam też wypowiedzi co niektórych polityków, którzy mówili, że my was nie namawialiśmy do brania tych kredytów, radźcie sobie sami. Nie będę mówił, kto tak mówił. No więc warto także przypomnieć, także jedno zdanie w tej sprawie. Dzisiaj ciągle jeszcze mamy problem z kredytami frankowymi. Mamy. Zresztą PiS obiecywał, że tę sprawę załatwi. W 2015 roku powiedział, że tą sprawą sobie poradzi. Ale trzeba dla uczciwości sprawy przypomnieć, że kredyty frankowe w swoim największym zakresie powstały w czasach, gdy rządziło Prawo i Sprawiedliwość. One się skończyły de facto w 2008 roku. I kto namawia wówczas do brania kredytów za czasów pierwszego rządu PiS-u? Właśnie wówczas, który premier Kaczyński, który był także skonfliktowany z Narodowym Bankiem Polskim, z innymi instytucjami finansowymi, które nie realizowały, jak on mówi, jego polityki, mówi, bierzcie kredyt właśnie we frankach. I to doprowadziło także do tego, że dzisiaj bardzo wielu ludzi młodych, trochę starszych niż było w tym 2007 roku, ma dzisiaj poważne kłopoty ze spłatą kredytów bankowych. PiS mówił tak, nie będzie żadnych afer, bo była ta afera, jak pan pamięta, Amber Gold. I co się stało? Afera GetBacku jest kilka, gdzie kilka. No, siedmiokrotnie większa od afery Amber Gold. A afera GetBacku, panie senatorze, to czyją jest aferą? Bo wie pan, ja akurat pamiętam GetBack z takiej sytuacji i też nie będę się wyzłośliwiał, ale jak pewna pani minister,
firmie GetBack udostępniła pesele o senatora Klejny, Klarenbacha, po prostu dała im tak lekką ręką. A co tam miała do stracenia? Wie pan, panie redaktorze, ja dlatego jestem ostrożny i tę pamięć swoją nie traktuję wybiórczo. Pan świętej pamięci Kornel Morawiecki lobował na rzecz GetBacku właśnie u swojego syna wicepremiera. Pamięta pan na pewno także też sytuację, gdy ta firma otrzymywała nagrody od państwa, gdy już wówczas dziennikarze mówili, że jest to po prostu firma. Panie senatorze, jesteśmy już po czasie i to sporo. Proszę mi wierzyć, że widzi pan jak zwykle. Senator Kazimierz Klejna, Platforma Obywatelska, dziękuję bardzo panu, dziękuję państwu. Do zobaczenia i do usłyszenia. Do widzenia. Polskie Radio 24. Słowem wszystko.